Proszę, tylko nie w głowę. A! A! Moje ucho! Moje kostka! Kula do kręgli? Dosyć. Po prostu dorastacie! Znaczy, że już jesteśmy dorośli? Najwyraźniej tak! Ty słyszałeś? Gwiazda zadziałała! A teraz do klasy! Dobrze pan Rosimian. Zaraz, zaraz. Nie musimy już pani więcej słuchać. Ponieważ dorośliśmy! Prowadzić wóz możesz już. Mówić, że coś jeszcze masz, przemyśleć sobie. Dorosłość to... Za kino więcej można płacić, drzewo ściąć i mięsa dużo jeść. Dorosłość to... Dzieci można już mieć, kiedy zacznie nam się tego chcieć. Jednak zaczekajmy na odpowiednią osobę, a w międzyczasie... Zapal sobie grill, narzędzia włącz, żary zrób albo... Czekaj, nie możemy, bo nie mamy kasy. Trzeba znaleźć pracę! Jeśli dobrze rozumiem wasz życiorys, nie macie kompletnie żadnych kwalifikacji do niczego. Czy wy w ogóle coś potraficie? No, mogę zrobić tak. Po raz trzeci mówię, panie Waterson, że ruszanie brzuchem nie stanowi zachęty dla żadnego pracodawcy. O, przepraszam, zapomniałem. Tak, no dobrze, zobaczmy może zatem... Przepraszam, zapomniałem. Słuchajcie, teraz chciałabym zobaczyć jakiś sensowny powód, dla którego miałabym rozważyć zatrudnienie was gdziekolwiek. No, umiem dotknąć nos językiem. A to mi talent. Patrz na to! Chcecie dostać pracę? To bierzcie moją, zwalniam się! Powodzenia! Hurra! A co ludzie robią w pracy? Czy ja wiem? Zatrudniają i zwalniają? Super! Zatrudniam cię! I ja ciebie też! Co teraz? Trzeba by trochę pozwalniać. Zwalniam cię! I ciebie też zwalniam! Ej, za co ty mnie zwalniasz? Bo tak pracuję! Więc cię zwalniam! Nie możesz mnie zwolnić, ja cię zwolniłem! Dobra, szybko, zatrudnij mnie! Dobra, zatrudnię. Zwalniam cię! Trudno uwierzyć, że straciliśmy pracę. Więc na tym polega dorosłość? Nie ma kasy. Nie ma pracy. Ciasne mieszkanie. Czyż nie zapłacony? To nasz ostatni kęs jedzenia. Więc powinniśmy go podzielić. Co powiedziałeś? Jak mogłeś pożreć nasz ostatni kęs jedzenia? Jak ja mogłem zamieszkać z tobą? Ja nie mam pojęcia, czemu wrzeszczysz! Ja też, już mnie boli gardło! No to nie wrzeszczmy! Okej! Chcę być znowu dzieckiem. Ja też. Będę w moim pokoju. Ja też. Ktoś tu idzie! O nie, pewnie właściciel! Co teraz zrobimy? Nie mam pojęcia! Nie rób nam krzywdy! Wiesz, co tylko chcesz! Chłopaki, to ja, wasza siostra! Rony, wyglądasz jak meksykański zapaśnik. Nie jestem facetem i wy też nie. Chyba wiem, co się stało. Chodźcie! No dalej. Stójcie, stójcie! Tak! Nie! Ej, no co wy? Walczcie! Dacie radę! Richard, co ty robisz? Starzeję się. Jest tak, jak zawsze mówiłaś. One rosną jak szynka. Rosną tak szybko i mówiłam o naszych dzieciach. Nie rozmawiajmy o tych pucołowatych, zaślinionych, włochatych mutantach! Cześć! Cześć.